Witam w kolejnym odcinku. Dziś zapraszam na spacer po Gliwicach. Jesteśmy na Górnym Śląsku. I odwiedzamy miasto, które walczy o tytuł najpiękniejszego polskiego miasta. No to jest słuszna koncepcja. Tak jest, to jest słuszna koncepcja. Ponieważ Gliwice są sensacyjnie, secesyjnie piękne. Gliwice są wypchane architekturą, zabytkami, ciekawostkami, zaułkami. Gliwice są w końcu zadbane, nobliwe, wyglądają przepięknie, niezależnie od tego, czy pada deszcz, czy świeci słońce. Gliwice sprawiają, że ciętny turysta, złakniony urbanistycznych i architektonicznych ciekawostek, zaczyna po tym mieście chodzić, krążyć, zataczać koła. Jednym słowem, jeżeli lubicie Państwo spacery, jeżeli Państwo lubicie architekturę, jeżeli Państwo lubicie zabytki i nie byliście nigdy w Gliwicach, to serdecznie zapraszam na ten odcinek, bo osoby, które nie znają Gliwic, mogą doznać dosyć dużego szoku, a te, które Gliwice znają, ale znają je sprzed lat, mogą zadziwić się, jak to miasto jest wyremontowane, odświeżone i cudownie wręcz piękne, więc dość strzępienia ryja. Zapraszam serdecznie na spacer po Gliwicach. No i namówił. Gliwice to takie miasto, że nawet poranny spacer niepozornymi ulicami Jana III Sobieskiego oraz Siemińskiego potrafi dostarczyć dużych wrażeń estetycznych. Ten spacer jest piękny i uroczy nie tylko dlatego, że mamy piękną pogodę akurat, ale także dlatego, że jest tu na czym zawiesić oko i liczba detali, pięknych budynków, zaułków poraża. Poraża. I sprawia, że ten spacer się rozciąga w czasie, bo człowiek spaceruje wolno. And now for something completely different. Gdy się spaceruje po Gliwicach, to w oczy rzuca się przede wszystkim niezwykle bogata, różnorodna architektura secesyjna. Secesja, czyli styl architektoniczny, który miał swój pik popularności mniej więcej w latach 1890-1910, co sugeruje również, że w tych właśnie latach Gliwice się niezwykle dynamicznie rozrastały, a to dzięki przemysłowi oraz dzięki kontrybucjom wojennym, które płynęły szerokim strumieniem w stronę Berlina od Francuzów w wyniku przegranej wojny prusko-francuskiej. Gliwice były jednym z beneficjentów tychże pieniędzy i tychże inwestycji, bo pieniądze w dużej mierze inwestowano między innymi w ciężki przemysł, a efektem, można powiedzieć, że ubocznym tegoż były zmiany w tkance architektonicznej. No i właśnie ta piękna gliwicka secesja. Secesję można opisać przez style architektoniczne, które były przed secesją i po secesji. Przed secesją bardzo popularne były style historyzujące, na przykład neoklasycyzm. No i nie podobasz mi się. Po secesji nastąpił wybuch modernizmu, czyli architektury funkcjonalnej, bazującej na prostych formach, pozbawionych jakichkolwiek zdobień, upiększeń. I gotta tell you, it was perfect. Perfect. A sama secesja była stylem architektonicznym nawiązującym do
do właśnie natury. Była stylem stawiającym mocny nacisk na zdobienia, ozdoby, na ornamentykę. Secesję cechowały m.in. faliste linie, zabawa kolorem, no i zdobienia. Zdobienia i jeszcze raz zdobienia. I spacerując po Gliwicach, można naprawdę zachwycić się stylem secesjonistycznym. Stylem, który być może jest dlatego taki ujmujący, ponieważ w przeciwieństwie do wielu innych stylów architektonicznych trwał dosłownie przez chwilę. And now for something completely different. Przed nami najstarszy zabytek Gliwic, czyli kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych, budowla gotycka, oryginalnie XV wiek, wysoka na ponad 60 metrów wieża. Kościół wybudowany jako kościół na dawnym cmentarzu, tuż obok bramy miejskiej, której oczywiście nie ma. Są jakieś symboliczne resztki murów miejskich, a sam kościół jest naprawdę piękny, zupełnie inny od świątyń, które oglądaliśmy ostatnimi czasy w wielu polskich miastach. No, jego rozmiar jest po prostu niewiarygodny. Naprawdę można chyba z 2 czy 3 minuty iść szybkim tempem, żeby go obejść. To jest kościół z gatunku tych, których nie da się uchwycić na jednym ujęciu. Z dwóch powodów. Po pierwsze, rozmiar ogromny. Po drugie, zieleń, która jest w Gliwicach w maju naprawdę niezwykle gęsta i skutecznie ukrywa wiele zabytków, w tym również ten przed okiem kamery. Kościół był oryginalnie położony na dawnym cmentarzu, tuż obok bramy miejskiej, ale jest też blisko murów miejskich. I z tych murów miejskich Gliwic zachował się chyba jakiś niewielki fragment, między innymi ów trójkącik. Pójdziemy na rynek, zobaczyć ten piękny plac, na środku którego jest oczywiście ratusz. I to, co zwraca uwagę podczas tego spaceru i na co chciałbym zwrócić uwagę, to bogactwo tutejszych kamienic oraz ogólne zadbanie Gliwic, które oceniam na bardzo, bardzo wysokie. Jest to naprawdę czysto schludnie, niezadbane, zrujnowane, pomalowane kamienice. Są w takiej mniejszości, że naprawdę zwracają uwagę przez to, że się wyróżniają z tła negatywnie. Rzadki widok, czyli coś zaniedbanego i zniszczonego w Gliwicach. Miasto jest naprawdę, przynajmniej w Śródmieściu, ekstremalnie wręcz wyremontowane i czyste. No tu proszę, jakaś rudera. Ale jest ich niewiele. Dominuje czystość, porządek, schludność i piękne landszafty, które sprawiają, że na ten rynek to chyba dojdę za pół godziny, bo ciągle skręcam i gapię się na jakieś widoczki, takie jak na przykład ten.
Budynek jest przepiękny, na środku oczywiście ratusz. Ratusz sięgający historią średniowiecza, gotyku. Potem oczywiście ratusz renesansowy, a obecnie ratusz XIX-wieczny, wyremontowany, bardzo ładny. Fontanna Neptuna, 500 km od morza, jest zawsze pewnego rodzaju niespodzianką dla mnie. Już kilkukrotnie widziałem takie fontanny. W tym przypadku fontanna została wybudowana celem upamiętnienia budowy kanału Kłodnickiego, który połączył Gliwice z Odrą, a dzięki temu połączył miasto i tutejszych kupców, producentów, biznesmenów z morzami i oceanami. Stąd też ten Neptun, tak daleko od morza. Warto zwrócić uwagę na odcienia. Część kamienic na rynku ma właśnie odcienia. Oraz na to, że rynek stanowi taką trochę zamkniętą całość. Wyloty ulic są dosyć skrzętnie ukryte za tymi podcieniami między innymi. W związku z tym rynek sprawia wrażenie przestrzeni zamkniętej. No i trudno uwierzyć, ale jest to rekonstrukcja, ponieważ rynek został mocno zniszczony w 1945 roku. W trakcie zdobywania miasta przez Armię Czerwoną, ale jak widać odbudowano go niezwykle skrzętnie i pewnie miłośnicy historii trochę psioczą na to, że tu i ówdzie zabrakło przedwojennych detali, ale całościowo rynek wygląda bardzo ładnie i robi wrażenie. Jest może nie jakiś ogromny, ale bardzo, bardzo przyjemny i intensywnie żyje od godzin porannych. No i posiada rozliczne ciekawe sklepy, na przykład księgarnia z takimi pięknymi produktami, dewocjonaliami. A to, jeżeli dobrze liczę, kamienica numer 25, w której mieszkał Oskar Troplowicz, twórca kremu Nivea. Tak, tak, twórca kremu Nivea urodził się w Gliwicach, czy też dokładnie mówiąc urodził się w Gliwicach. Zanim ruszył w świat, zdobywając rynek kategorii beauty, no to właśnie tu stawiał swoje pierwsze życiowe kroki. A przynajmniej tak mi się wydaje, bo to jest kamienica numer 1, tam jest kamienica numer 24, więc to by była kamienica numer 25. Żadnej informacji o Troplowiczu i o Nivei nie znalazłem. A sama kamienica w pięknym kolorze pomarańczowym, z takimi fajnymi podcieniami oraz z lekko barokizującym szczytem. Z okolicznych budynków zwraca uwagę ten przede mną, ten szary, z takimi balustradami na najwyższych kondygnacjach. Jest to jakiś srogi modernizm, a nawet bym powiedział, że brutalizm, który trochę, może nie to, że nie licuje, ale nie pasuje do reszty tej niezwykle przyjemnej, historycznej architektury. No ale ja jestem wiadomo jaki. Ten budynek mi się bardzo podoba. Jest taki naprawdę srogi. And now for something completely different. Zamek Piastowski, oryginalnie zbudowany w wieku XIV, wielokrotnie przebudowywany, m.in. na modłę renesansową w roku 1561. Obecna forma to odbudowa roku 1960, nawiązująca do renesansowej odbudowy z wieku XVI. Zamek Piastowski, ponieważ do 1532 roku
władcami Gliwic byli Piastowie. Mieszko, Mieszko, mój koleżko, Mieszko, Mieszko, mój koleżko. No, zamek bardzo niepozorny. Może od drugiej strony, od strony fosy dawnej wygląda jak zamek, a z tej strony to wygląda jak po prostu taka nieco większa miejska kamienica. W środku znajduje się mamut. Jakby ktoś chciał zobaczyć mamuta, no to w Gliwicach może swoje marzenie spełnić. A tuż obok zamku gęsta zabudowa. No to jest to, co w Gliwicach mi się ekstremalnie podoba. Czyli mnóstwo zabudowy. I mnóstwo ciekawostek, które kuszą. Kuszą mnie. Nie wiadomo, gdzie iść. Nie wiadomo, co oglądać. Przed nami ulica Zwycięstwa, najbardziej znana i reprezentacyjna ulica Gliwic. Bardzo ładna. Po obu stronach secesja, na secesji. Ciekawe też są również budynki na uliczkach odchodzących od tej ulicy. Kiedyś historycznie ulicą jechał tramwaj i pamiętam, że znalazłem kiedyś zdjęcia Gliwic, które mnie strasznie zafrasowały. Po której właśnie tej ulicy, na zdjęciu po ulicy jechał właśnie taki gliwicki tramwaj. I pamiętam, że to zdjęcie mnie strasznie zafrasowało, bo byłem przekonany, że miasta górnośląskie nie mają zbyt wiele do zaoferowania. A to zdjęcie mi uzmysłowiło, że się myliłem. A potem utwierdziłem się w tym przekonaniu, gdy tylko rozpocząłem jakieś bardziej poważne podróże po Polsce. No, tak czy owak, zmierzam do tego, że ta ulica jest bardzo fajna. Ona zaczyna się, albo kończy, jak kto woli, przy dworcu. Ulica przeszła modernizację, pozbyto się z niej tramwaju, ale pozostawiono ruch samochodów, więc jest to taka zmiana, bym powiedział, i na dobre, i na gorsze. Nie sprawiło to, że jest to jakieś miejsce ciche i spokojne. Po prostu nie ma tramwajów. Bardzo fajna ulica, wielkomiejska, imponująca. Jeżeli macie mało czasu i chcecie zobaczyć Gliwice, się do nich przekonać, to spacer po tej ulicy do rynku będzie, myślę, że wystarczającą reklamą. W latach PRL-u podobno miasto było dumne z tego, że
ta ulica była bardziej rozświetlona neonami niż jakakolwiek inna ulica w Polsce i jestem w stanie w to uwierzyć. Jestem w stanie uwierzyć w to, że było to miasto, miejsce imponujące. Przed urzędem miasta fontanna z trzema faunami, czyli diabełkami. Co ta rzeźba ma symbolizować? Tutaj mamy znak zapytania, kilka teorii. Chyba najbardziej popularna mówi, że są to burmistrzowie Zabrza, Gliwic oraz Bytomia, ponieważ to miasto miało, czy te trzy miasta miały się zjednoczyć, czy też stanowić takie trójmiasto w międzywojniu. I stąd ta rzeźba i jej symbolika, nie wiadomo. A to urząd miejski, który znajduje się w budynku, w którym niegdyś znajdował się przez krótki okres bardzo imponujący hotel, który zdaje się, że dosyć szybko zbankrutował. No i współcześnie jest to urząd miasta. A tam mamy ulicę Zwycięstwa, pełną secesji. A tej secesji się tu wręcz wylewa. Ciekawostką kolejną Gliwic jest to, że w przestrzeni miejskiej znajduje się tu sporo różnych palm. Jest to, jak rozumiem, nawiązanie do palmiarni, czyli jednej z największych atrakcji miasta. Atrakcji, z których Gliwice są zapewne pewnie najbardziej znane. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy te palmy są całoroczne, czy może są zabierane gdzieś w okolice jesieni, zimy, ale wydaje mi się, że są tutaj na cały rok. I bardzo to robi fajne wrażenie w tej przestrzeni miejskiej i na tle tej zabudowy Gliwic te palmy wyglądają tak, że czujemy się, czy ja się czuję, jakbym został przeniesiony do chociażby, ja wiem, może jakiejś nawet Hiszpanii. Bardzo fajny pomysł, taki drobny, a niezwykle wyraźny sposób zmieniający przestrzeń miejską. Bardzo lubię takie zabiegi, bo one są zabiegami banalnymi, ale jednocześnie zakrwawiającymi o geniusz, no bo wszystko, co genialne, jest często banalne. I te palmy robią naprawdę niezwykle przyjemne wrażenie, więc brawo Gliwice. W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? Komu to potrzebne, właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Jest takie fajne zagęszczenie balkonów zdobnych, ale my nie o balkonach, tylko my o palmiarni, która jest w tym kierunku. Palmiarnia to obok radiostacji najbardziej znana atrakcja Gliwic. Akurat obchodzi stulecie, ponieważ oficjalnie powstała w roku 1924. Zaczęło się wszystko od wielkiego daktylowca Feniksa Kanaryjskiego, który był pierwszym okazem palmy, który się tu pojawił i od którego rozpoczęła się historia palmiarni. Aczkolwiek w tym miejscu istniała już wcześniej oranżeria. Nie mam pojęcia, czym się różni palmiarnia od oranżerii. Mogę tylko domniemywać, że palmiarnia to palmy, a oranżeria to inne rośliny, dużo mniejsze. Tak czy owak, palmiarnia zniszczona w trakcie II wojny światowej została odbudowana. Obecnie to jest 5 pawilonów, 2000 metrów kwadratowych. Bardzo fajne miejsce. Polecam serdecznie się wybrać. Szczególnie jesienią, zimą, kiedy jest w środku cieplutko. I teraz to trochę chodzenie do palmiarni się mija z celem. Ale miejsce jest tak czy owak bardzo ciekawe, warte polecenia. Jest to niewątpliwie jedna z najważniejszych, najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Gliwic. Z mojej perspektywy jest to zabawne, ponieważ miasto jest pełne atrakcji, ciekawostek. Miasto jest przepiękne, a znane jest z palmiarni i z radiostacji.
trochę to niesprawiedliwe, bym tak powiedział. A tu przed nami willa Caro, czyli willa zbudowana i należąca niegdyś do gliwickiego przemysłowca o nazwisku właśnie Caro. Często jest to miejsce wymieniane jako taki czołowy zabytek miasta. Powiem szczerze, że willa jak willa, bardzo ładna, ale w tym mieście znajduje się dużo ciekawszych budynków, czy może jeszcze inaczej, jeszcze bardziej imponujących niż ten budynek, współcześnie zaadaptowany na potrzeby muzeum, do którego odwiedzin serdecznie zapraszam. Architektonicznie Gliwice są naprawdę spektakularne. Gdzie nie pójdę, tam kuszą mnie takie długie ciągi zabudowy historycznej, tak jak na przykład tu. No może jest to i jakaś, nie wiem, okolica zupełnie niepozorna, ale mnie się bardzo podoba, bo jest jaka? Ładna, historyczna. I taka inna od widoków, które znam z wielu polskich miast. No widać, że te Gliwice naprawdę są miastem, gdzie miłośnicy architektury znajdą coś dla siebie. And now for something completely different. Tuż obok palmiarni, niedaleko Placu Zwycięzców, znajduje się taki opuszczony kompleks budynków przemysłowych. Niezwykle intrygujący. Mógłbym się na niego patrzeć i dumać nad tym, co było w środku, ale zamiast dumania lepiej jest po prostu pooglądać. Bardzo fajne miejsce, takie industrialne, co mi przypomina, że oprócz tego, że Górny Śląsk jest piękny, bo urbanistyczny i architektonicznie różnorodny, to jeszcze jest ciekawy, interesujący ze względu na zabytki wielkiego przemysłu. A to widoki bardziej swojskie. Dwa spalone samochody marki Citroën. Jeden piękniejszy od drugiego i mówię to bez przekąsu, bo są to samochody kojarzące mi się z moim dzieciństwem, młodością i z moimi marzeniami motoryzacyjnymi. Jednym słowem, takie samochody to bym z chęcią chciał mieć. Obok powojenne Volvo czekające na remont i trochę innych starszych samochodów. No i taki słodki polski pierdolnik tuż obok nieczynnego, ogromnego zakładu przemysłowego. Wszystko przypomina mi, że mimo tej całej urody Gliwic, to jednak jesteśmy cały czas w Polsce. Na szczęście. Polisadebę to sobie Państwo sami doczytają, czyli pamiątka sprzed najpewniej ponad 20 lat, kiedy Olisadebę grał w reprezentacji. Powinno się to oprawić w ramkę, żeby nie zniknęło kiedyś podczas remontu. Majaczy radiostacja gliwicka, palmiarnia, o czym jest popularna, ale chyba najbardziej Gliwice znane są z radiostacji gliwickiej i z prowokacji, jaka miała tam miejsce w roku 1939.
okolice. To miasto ciekawostek, zaułków i małych skarbów, które warto odkryć, albo inaczej, można odkryć, gdy się po tym mieście sporo chodzi, albo najlepiej, gdy się to miasto zna. Jest się jego mieszkańcem. Taki przygodny turysta jak ja może liczyć albo na opracowania i na przygotowanie, albo na szczęście. Już niedaleko mojego lokum, na niepozornej ulicy, znajdują się co najmniej dwie, jak nie trzy ciekawostki. Pierwszą z nich jest ta nieczynna, zrujnowana wieża ciśnień, która jasno pokazuje, jakie to ambicje, możliwości miały Gliwice początku XX wieku. No, wieża ciśnień jest, że tak powiem, godna miasta i godna jego wielkości i bogactwa z początku XX wieku. Za wieżą jakaś też pewnie opuszczone miejsce, po którym został jakiś komin obleczony antenami. A po drugiej stronie wieży ciśnień cmentarz żołnierzy radzieckich, a więc miejsce, które obecnie jest na cenzurowanym. A ja jako miłośnik historii i tej historii dobrej i złej, no to uważam, że takie miejsca należy jak najbardziej szanować, upamiętniać. A jak się chce zdenerwować Rosjan, to należy zamiast pisać Armii Radzieckiej, wymieniać wszystkie narodowości, które w Armii Czerwonej służyły, no bo pamiętajmy, że Armia Czerwona to nie była tylko i wyłącznie Armia Rosyjska, ale Armia Białoruska, Ukraińska, Polska również i wielu innych narodowości również, więc myślę sobie, że upamiętniać takie miejsca należy i pamiętać o nich należy. To, co ewentualnie można robić, to wyprostowywać historię i zamiast pisać te enigmatyczne sformułowania żołnierz radziecki, to wymieniać wszystkie narodowości, które zmarły. W tym przypadku atakując ówczesne Gliwice, to się nazywały Gliwic, i wyzwalając to miasto, i tu akurat słowo wyzwolenie nie jest takie wcale niewłaściwe, chociaż z drugiej strony pamiętajmy o tym, że Gliwice były teutońskie, niemieckie, germańskie. Nie od zawsze i nie w całości, ale w wyniku plebiscytu miasto jak najbardziej zostało w granicach Republiki Weimarskiej. No tu mamy nagrobki. Jest ich sporo, jak widać. Wszystko lekko zaniedbane. Dawno nie było tu nikogo, kto to skosił, albo inaczej, pewnie ktoś był w zeszłym roku, a w tym roku go jeszcze nie było. No ale miejsce ciekawe. I to, co mówię niezdawnie, bo jest godzina wczesnoporanna, że Gliwice mają do zaoferowania naprawdę sporo fajnych atrakcji i sporo fajnych miejscówek. I myślę sobie, że ten film będzie głęboko i dalece niekompletny. Z tego banalnego powodu, że jako niemieszkaniec Gliwic jestem skazany na takie przypadkowe trafy i przypadkowe strzały, które albo jakieś przypadki, które mnie prowadzą po prostu do takich miejsc jak to. Miejsc bardzo ciekawych, sympatycznych i wartych uwagi.